Podpisując kontrakt z agencją, modelka zaświadcza to, że nie będzie ścinać włosów bez zgody agencji. Nie może również zmieniać koloru włosów, nie może robić tatuaży. Agencja inwestuje w dziewczynę, robimy jej zdjęcia, dajmy na to, ma długie włosy, wysyłamy do klientów i klient bukuje taką, a nie inną dziewczynę, bo mu się podoba właśnie z takim wyglądem, z taką długością włosów. W momencie, kiedy dziewczyna nagle obcina włosy, no to byłby to problem. Oczywiście taka zmiana jest możliwa, ale głównie nie dlatego, że ja chcę, tylko jeśli klient tego sobie zapragnie, no to wtedy jest rozmowa, wtedy się wszyscy spotykamy i negocjujemy, czy ścinamy włosy, czy nie. To ty. Tak. A to przyszło ty. Tak, podoba mi się taka. Często zdarza się nam tak, że mamy bardzo dużo modelek o podobnym typie urody i podobnej długości i kolorze włosów. Decydujemy się na to, żeby zróżnicować nasze modelki, żeby klienci mieli jak największy wybór w naszym portfolio. Często współpracujemy z agencjami modelek w kwestii zmiany wizerunku. To jest bardzo ważna decyzja, dlatego że od tej decyzji zależy, czy modelka będzie miała pracę. Podporządkowanie się agencji, swojego ciała, pracy było dla mnie trochę problematyczne, ale już się do tego wszystkiego przyzwyczaiłam i nie ma większego problemu teraz. To jest moja druga metamorfoza. Pierwszą miałam, jak przyszłam do agencji, bo też miałam trochę dłuższe włosy i ścięliśmy je równo z uchem. No i wtedy nie byłam przekonana i teraz też nie byłam przekonana, ale już zaczyna mi się podobać. Co taka zła? Jestem wk***na, a nie zła. Dlaczego wk***na? Bo po prostu mam tak chujowe włosy, że nawet w najgorszych koszmarach sobie nie wyobrażałam tego, że moje włosy będą zrobione na rudo. Zmiana wizerunku jest oparta o emocje. Tych emocji może być cała gama. Od lęku, przez przerażenie, po radość, euforię. Często podczas cięcia włosów płacze, krzyczy, chce wracać do domu, ona się nie zgadza, ona nie chce się pokazywać światu, ale zazwyczaj to przychodzi po 2 tygodniach. Pamiętam, jak byłam w Top Model, był odcinek z metamorfozą i w tym odcinku chcieli mi właśnie obciąć włosy, które zapuszczałam dużo lat, bardzo długo. Przyczepię z powrotem. Dość mocno dramatyzowałam, bardzo płakałam. Wykazałam się na tyle profesjonalizmem, że zgodziłam się na to, ale płakałam na maksa. Zmiana fryzury modelki zdecydowanie może wpłynąć na jej karierę i mamy tak naprawdę wiele przykładów tego w historii mody, kiedy Twiggy, nie była jeszcze Twiggy, nie była tak zwaną modelką, miała bardzo długie włosy i dopiero jak poszła do salonu Leonarda of Mayfair, który wymyślił jej tę fryzurę, stała się tą ikoną lat 60. Jeśli chodzi o lata 80., największym szokiem to była Linda Evangelista, gdzie wszystkie inne modelki miały rzeczywiście te długie włosy, błyszczące lata 80., tapiry. A Linda Evangelista też zrobiła sobie bardzo krótką fryzurę. Od tego momentu jej kariera ruszyła lawinowo. Doskonałym przykładem jest przykład Ani Ruby, która wcześniej nosiła włosy długie, w pewnym momencie obcięła i tak jakby jej życie nabrało innego tempa. Ona oczywiście miała już gdzieś tam ustabilizowaną tą swoją karierę, ale ta decyzja jej obcięcia włosów to ją troszeczkę popchnęło dalej na inne kierunki pracy i pracowała z innymi klientami niż do tej pory. Została muzą Karla Lagerfelda, chodziła na pokazach Chanel, wystąpiła w licznych kampaniach reklamowych, a rzeczywiście zaczęła się od tego sławetnego obcięcia włosów. Czasami się zdarza, że klient wychodzi ze swoją propozycją, ponieważ pasuje im do koncepcji na przykład krótkie włosy. Chcą modelkę na wyłączność do swojego pokazu. Płacą 10 albo 20 razy więcej niż za zwyczajny pokaz. I razem podejmujemy z modelką, czy się zgadzamy na te warunki, czy nie. Oczywiście nie ma innej opcji, więc się zgadzamy. Na przykład Ruth Bell, brytyjska modelka, która miała długie, piękne, lśniące włosy. No ale Sara Barton z McQueen'a w 2015 roku powiedziała jej, że jeżeli chce pójść na pokazie, otworzyć ten pokaz i wystąpić w kampanii, no to musi zgolić głowę. Podobno i agentka płakała przy tym. Modeling głównie podlega temu, żeby dawać siebie, swoją urodę, no, różnym zmianom, metamorfozom. Myślę, że takie podporządkowanie swojego wizerunku jest oznaką profesjonalizmu. Narodziny gwiazdy.